Siemka! Cześć, mi się witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karol 95. Dzisiaj zagramy sobie Moody Heights 2, czyli będziemy, no tak delikatnie mówiąc, kasztana spuszczać z niebios, prosto z budynków zwierzowców na ludzi, prawda? No, będziemy musieli to zrobić wprost na ludzi w różnych miejscach. Oni będą znajdować się w basenach, na ulicach, na chodnikach, prawda? Nawet w kanalizacji, jak Tadzio Nore. Ale zanim przejdziemy do konkretnego czynu, no nie mógłbym zapomnieć o mistrzowskim intro, także mistrzowskie intro! Za chwilę! Jeszcze nie, jeszcze moment! 3, 2, raz łapeczka zostawiona, mistrzowskie intro! 3, 2, raz łapeczka zostawiona. Dobra, od razu przejdźmy do rozgrywki, moi drodzy. Oczywiście gra jest podzielona na 3 levele, także mamy fajne 3 levele zabawy, które będziemy mogli sobie przejść. No oczywiście robiąc to, co trzeba, prawda, na ludzi. Więc tak, pierwszy poziom to jest, nie ma pojęcia do końca gdzie, ale może być imponująco i ciekawie. Tart, nie ma pojęcia, pup. Czyli będziemy robić tak z kasztana, po prostu kasztana gdzieś tam na ludzi. Oczywiście mamy ptaki na różnych poręczach, zobaczcie. Oni są do trafienia, samochody są do trafienia i wiele innych rzeczy. Oczywiście my sobie tego nie będziemy pomijać, bo chcę wam pokazać, co będziemy musieli robić. Zobaczcie, ludzie jedzą, także musimy im przerwać oczywiście ten posiłek, nawet biznesmeni w garniturach i tak dalej. Ci ludzie też są bardzo spragnieni naszego kreta zobaczyć, prawda, bo to jest eksponat, tak? Także nasz eksponat będzie tutaj gdzieś między ludzi trafiał. Zobaczcie, gościu nawet z gitarą siedzi na jakiejś dziwnej fontannie, a my jesteśmy na samym szczycie. No i co by tu dzisiaj wpierdyknąć? Na przykład zjedzmy sobie tą kiełbasę. Jeszcze nie mogę, bo mam troszkę za mało kasy, właściwie zero, a to trochę kosztuje. Dobra, więc później będziemy mogli sobie zjeść to wszystko, czyli burgera, jakieś burritko, mleko, prawda, czy jakieś coś na porost tego kreta, prawda, w wielicie. W każdym razie go poop, czyli idziemy zrobić tego kreta na ludzi. Wypuśćmy go w tym momencie, na którym się go puszcza, chyba na spację, tak? Okej, okay, i lecimy prosto na ludzi zwiedzać i możemy oczywiście... o, skakać możemy. Dobra, ten gość już poradzony. Tutaj jesteśmy teraz w fontanie, możemy... O, tego grubego coś zaatakować. Czekajcie, w którą stronę możemy iść? Czemu? Jakieś kombo, 10 razy kombo, nie mam pojęcia, co to znaczy. Rowery, mogę zaatakować rowery? Mogę, oczywiście. Pójdę sobie na przykład tutaj. Inna żywotność kupy się kończy. Tu nic nie ma, 11-0. O, tu jest jakiś papier toaletowy, mogę... O, come on! Dlaczego skończyło mi się czas kreta, jak już byłem przy papierze toaletowym? To jest nie fair. Oczywiście musimy powrócić, polecieć jeszcze raz. Może wybierzmy sobie jakiś ciekawy motyw, który polecimy. Na przykład odbijmy się od tego autobusu i przeszkodźmy mu wprowadzenie. Trochę za słabo się odbiliśmy, ale dobra. Tutaj najpierw teraz tak, biznesmen. Jedzcie, jedzcie, jedzcie sobie pyszne. Dobre, dobre, to jest bardzo dobre. Stoły też są bardzo dobre. Czemu oni uciekają? No wpadłem do jedzenia, no ale co? Zobaczcie, tyle ludzi i wszyscy gdzieś uciekają, potykają się o ten sztolczyk taki. Dobra, zostało mi troszkę czasu na podróż, jak mogę to tak nazwać. Przeskoczę sobie może jeszcze ten mur i kupa! Właściwie ten krecik rozpływa się w tym miejscu. Dobra, mamy jeden tutaj plik pieniężny i możemy coś zużyć. 3 more lives, okej. Okay. Longer poop duration, to może longer poop duration, czyli kupa będzie dłużej trzymać się w tym miejscu. No i dobra, i teraz może zwiedźmy ten środeczek. Na przykład nie trafiłem jeszcze tych ludzi, ostatnio postrącałem, ale na przykład chciałbym dostać się, słuchajcie, na samą górę. O, coś zrobiłem. Nie wiem co za bardzo, ale jednak się udało. To jest achievement. Dziwny achievement podczas robienia kreta. Chcę dostać się na górę. Wiecie, czego mi bardzo brakuje? O, strąciłem jakąś statuetkę elegancko. No i to jest achievement. No i to mi się też podoba. Ten gościu nie będziesz wykładał tutaj żadnych rektoratów przy ludziach publicznie, bo ja na to nie wyrażam zgody. Czekajcie, pójdę po ten papier, bo ostatnio nie udało mi się go zdobyć. Pyk. Collect toilet paper. No i troszeczkę już tego mamy. 20 tysięcy punktów. Co jeszcze mogę zrobić? Ten gościu, zobaczcie jego. On jest taki smutny. Nie przestraszysz się, przyjacielu? Nie, zginął. A oni jeszcze? I ten! A nie doleciałem! Ach, szkoda, no ale dobra, troszkę tej kasiory zdobyliśmy tym razem, także fajnie. I mamy kolejny plik pieniężny do wydania. Zobaczcie tutaj, bigger splatters, czyli większe takie które zostawiane są w tamtych miejscach. Double jump, tak, to mi się bardzo przyda. Mamy double jumpa i oczywiście nic więcej, więc możemy pójść i zrobić to, co do nas należy. Lecimy, o Jezus, jaka siła, jaki wystrzał. Pójdźmy może sobie tutaj na daszek, bo niby dlaczego nie? Może w lewo. Tutaj nic nie mamy, tutaj mamy... Widzę papier toaletowy, jak dobrze, że tu poszedłem, jak się cieszę, drogi krecie. Zobacz, drugi papier toaletowy. A teraz słuchaj, jakbym chciał się dostać w tamto miejsce, czy to by było raczej niemożliwe? Nie, oczywiście, że to jest możliwe. Nie, no tamto już nie dolecę, niestety, a szkoda. A zobaczcie, a wróćmy do nas. Wróćmy w miejsce, w którym zaczęliśmy wszystko. Jestem tam, ja nie doleciałem, a szkoda. Ostatnie życie. Sekrety, zobaczcie, Ritak, Hydro Poop, czyli muszę wpaść pewnie do basenu. Bombs Alive, Fairy Laser, Welly, Going Home, no, czyli Going Home, czyli musiałbym wrócić do domu, to jest na pewno jakiś achievement, ale w jakieś miejsce jeszcze chciałbym polecieć i może zwiedźmy sobie tamtą część. Troszeczkę ludziom tutaj przeszkodźmy, jesteśmy na jakimś dachu, raczej nie możemy dolecieć, bo to jest za daleko. Słuchajcie, no nie bardzo wiem, które miejsce mam się udać, żeby odblokować achievementy, ale może muszę przeszkodzić na przykład samochodom w poruszaniu się, na przykład temu autobusowi, o, w ten sposób, pyk.
On się tutaj rozwalił, kogoś jeszcze trochę żywotności mam. Tego stolczurka, także i pyk go! O, going home, czyli to nam się udało, jakiś sekret odnaleziony. Jeszcze na przykład tego gościa na motorze, nie zdążę. Ale na przykład to... Music Mishap, nie mam pojęcia co tu się stało, ale i jest rerun. Koniec, patrzcie, biegną, nie wiem co się dzieje, oni fajnie biegają z takimi rękami. Zaatakujmy jak największą ilość osób. Zobaczcie, najpierw spadniemy na autobus, potem tym ludziom gdzieś tutaj. Teraz może pójdźmy tutaj. Pyk, trafić jak najwięcej, patrzcie, oni uciekają, oni nie chcą współpracować. Ale autobus ich zablokował, także mamy szczęście. Dobra, mam 82 żywotności. O, na przykład ptaki. No nie wierzę, że tutaj nie ma achievementa, żeby nie trafić w ptaka. Trafiłem go, strąciłem. Ale jednego. Ślizgaj się. Ślizgaj się z tym. No i 33. Co by tu zrobić w 33? Bardzo mało czasu. Wiem, że jest jeszcze jeden papier toaletowy do zdobycia, także nie mam pojęcia, gdzie on jest. No już pewnie go nie znajdę, bo jestem troszeczkę za daleko od wszystkiego. A może trafię tego czerwonego ptaka? Nie ma szans. I koniec. I to, moi drodzy, prawdopodobnie koniec, bo zostało nam, no, zero. Musielibyśmy coś ciekawego zjeść, wiecie, a brakło nam troszeczkę, także, no, już finish. Musimy skończyć ten poziom, było nieźle. Nowy rekord to jest 47850. Stary, no, nie ma starego, bo jeszcze nie musimy go przychodzić, ale to jest fajne, że możemy wracać do tego poziomu i pobijać rekordy, także fajnie. A pojedźmy sobie z kolejnym poziomem, a na 50% go odblokowaliśmy. To jest troszeczkę mało, wydaje mi się, że mogliśmy naprawdę osiągnąć znacznie więcej w tym poziomie. No, nie wiem, jeżeli będziecie chcieli kolejne odcineczki, to 20 tysięcy łapaczek i wrócimy do tej gierki. Natomiast teraz skupmy się na kolejnym poziomie. I jest to poziom plażowy. Droga plażo, nadchodzę, pokaż na co cię stać. Jesteśmy pewnie na samym szczycie jakiegoś budynku, właściwie na balkonie, na trzecim piętrze. Zobaczcie, ludzie na spokojnie jeżdżą sobie na swoich hulajnogach gdzieś po ulicach. Tutaj mamy jakoś, widziałem tam papier i tutaj widzę wszystkie trzy papiery, nie, dwa papiery. Znalazłem dwa papiery i już wiem gdzie one są. Możemy do ludzi do basenu nawet wpadać, zrobić im taką zupkę, kurczę, sekreta. No fajnie, tutaj mamy jakiegoś DJ-a, którego też na pewno nie zapomnę. Jezus, ci ludzie są naprawdę przykokrzeni, no i dobrze. O, i widzę trzeci pod sobą, trzeci papier pod sobą, czyli widzę wszystkie trzy papiery. Na wieży, na tym i na tym. No dobra, to go poop. I najpierw skupmy się może na papierach. Pyk. Padliśmy do basenu, okej, czyli jesteśmy kupą podróżującą w basenie i tak dalej. No dlaczego, moi drodzy, tak to teraz słabo wyszło? Na razie wpadnijmy do jacuzzi typowi. Ciach. O, brązowa zupa. No i pięknie bardzo, czyli jednak z zupą miałem jakieś tam... Wybuchnąłem nad głową kolesiowi, nic się nie stało. Pierwszy strasznie zmaściłem, także nie gniewać się na to, bo muszę jeszcze raz puścić kupala. Może teraz pójdźmy w stronę prawą do DJ-a, gdzieś tam na dyskotekę. Przerwijmy mu troszkę tutaj granie, prawda, między ludźmi. Oni nie uciekają, także się troszeczkę dziwię. No ale co zrobić też? Żywotność by się przydała na konsoletę DJ-owi. To za słabo. A może tutaj powiedzmy ludziom właśnie gdzieś na ulicę. O ile się uda. O, mam nadzieję, że się uda. Nie, no nie uda się. Tego nawet nie potrącę. Nie zdążę. Może, to są słabe wypuszczenia. Dobra, może tak jak mówiłem, skupmy się na tych papierach. Polećmy najpierw do kościa, do jacuzzi, bo tutaj będziemy mogli sobie na spokojnie wystrzelić. Wiecie co? Jedyne, czego mi na razie na chwilę obecną brakuje, to double jumpa. Z double jumpem mógłbym zrobić naprawdę znacznie więcej. To jest naprawdę kiepsko. No, bez double jumpa nie zrobię nic. Dobra, pójdę do ludzi na ulicę i troszkę im przeszkodzę, na przykład temu panu. Przepraszam. Czy widzisz mnie? Możesz na mnie wpaść, ale uważaj, bo jestem tylko kretem. Oj, proszę bardzo, osiągnięcie elegancko. Tutaj trochę ludziom poprzeszkadzajmy. Niezbyt wielu, no co tam. I mam niby te dwa osiągnięcia, teraz muszę zrobić coś bardzo szalonego, czyli wpaść w jak największą ilość osób. Może załatwmy tych w basenie. I prosto na główkę, proszę bardzo, ciach. Żywotność tej kupy, no moi drodzy, no zmniejsza się. Nie ukrywam. Hole in one, zrobiłem osiągnięcie przelatując przez ponton. Tak też można, także, a na przykład przez ten ponton? Braknie trochę żywotności, no tak, o, ludzie, zobaczcie jaka twarz smutna. Czyżbyś się dusił? O Jezu, dobra, lecę na plażę do ludzi, jak najdalej stąd. To lecę, doleciałem elegancko. Mogę im przerwać? Na przykład temu panu, ziomek, co jest z tobą? Co za twarz, a mogę na przykład wejść po drabinie? Nie, niestety nie mogę i na szczęście, bo jeżeli zobaczyłbym kupę wchodzącą po drabinie, to zwątpiłbym w ludzkość. Dobra, stanę na chwilę. Troszkę mało, ludzie powinni zacząć panikować, chociaż oni nie panikują. I nie, stój! A, nie zdążyłem, szkoda. Dobra, no i moi drodzy, co, zostało nam ostatnie wypuszczenie i bardzo mało sekretów odblokowaliśmy. Pre-workout. O, to może być tutaj, co ludzie robili pompki po lewej stronie, tak? Wydaje mi się, że to nawet będzie na 100% tutaj. I ja się może do nich udam na spokojną przejażdżkę. Jest! No i pre-workout to się udał. Ci ludzie już nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Brakuje mi ciągle double jumpa. Troszkę mało punktów, słuchajcie. Bardzo mało punktów. Nie umiem w nich trafić. O, masakra. Może będę kupą, która usiądzie po prostu. Co z tym DJ-em? Czy ja mogę mu przerwać tą imprezę? No i nie mogę, bo braknie oczywiście czasu. Ile osiągnęliśmy punktów? Bardzo mało. 5300. Nie mam pojęcia, ile to jest procent zrobienia levela. Ale przy okazji zobaczmy sobie. No tak, mamy zablokowany tamten poziom, czyli musimy zrobić około, no, dużo więcej. Także jeszcze raz zajmijmy się tym poziomem. Może teraz spróbuję zrobić to w ten sposób, żeby dostać papier. Czyli na początek zdobyć osiągnięcia. Czekajcie, czyli hole in one. A, to osiągnięcie już mam oczywiście zrobione. Więc teraz wypadałoby się jak największą ilość osób. Oni biegną? Oni naprawdę nie biegną? Przecież to jest creepy. Jak ja mam to zrobić? To jest nie do wykonania. Patrzcie, dzieci skaczą do basenu. Udałoby mi się tego dzieciaka zahaczyć. No patrzcie mu przed twarzą, to jest nie fair. A, zróbmy sobie takie małe leżakowanie. Teraz zahaczyć tego dzieciaczka. Trafiłem go. Przerwałem mu.
ale to tyle. Próbujmy dobrze zahaczyć tego DJ-a, który znajduje się po prawej stronie, bo może akurat o to chodzi, żeby przerwać mu imprezę i to będzie jakiś achievement. Ciężko powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że... DJ. Pyk. Beat DJ. Dobra, muza się załączyła, także teraz możemy troszeczkę jeszcze zwojować. Się tutaj bawię, ten podnosił rękę, więc nie wiem po co. Pyk. I pyk. Kupo, dostało ci 4 sekundy życia twojego marnego głupiego. Nie doleciałeś nawet do gościa w czapeczce. O, i teraz będę sobie mógł kupić, moi drodzy, double jumpa, czyli gumą. I mamy jeszcze 3 rzuty. Zobaczcie, jak zeżarł gumę i teraz będzie porządne kretowanie. Weźmy tak, najpierw weźmy może papier po lewej stronie, może uda nam się jeszcze jeden przy okazji zdobyć. O, zdobyliśmy go, super. Kurde, fajnie było, jakbym go zdobył za pierwszym razem, bo troszeczkę na tym straciłem czasu. Teraz słuchajcie, muszę się dostać do... Nie, to będzie cięższe niż myślałem. Teraz za pomocą double jumpa w sumie możemy wskoczyć na pierwsze piętro, gdzie znajduje się papier. I papier znajduje się tutaj. Także mamy ten papier. Teraz muszę stąd iść. Już wiem, jak tam się dostać. Z tego samochodu z lodami. Dobra, i teraz stąd. O, hidden flavor. I teraz, moi drodzy, trzeba dostać się tam. Więc kubko. Jestem idiotą. Odblokowałem prawie wszystkie osiągnięcia, ale to jest ciągle za mało punktów, więc wystrzelmy jak najlepiej. Jesteśmy na samochodzie i teraz, moi drodzy, powolutku, turlając się. Musimy zdobyć ten papier. Jest zdobyty, czyli wszystkie 3 kawałki papieru. I teraz jesteśmy spokojną kupką na wakacjach. Może polećmy do oceanu, bo takie jest nasze przeznaczenie. Sea lodging, proszę bardzo, kolejny sekret odblokowany. I to tyle, już na jacht nie zdążę, bo braknie mi... po czasu. Moi drodzy, no i to koniec. Mamy prawie wszystkie osiągnięcia, jeszcze dive bomb, czyli skok na bombę do basenu pewnie, chyba tylko o to chodzi. No nic, kończymy, kasiorki będzie mało, ale prawie wszystkie osiągnięcia zrobiłem nawet mniej niż poprzednio, także słabo. No ale wiecie, moi drodzy, jeżeli chcielibyśmy... Odblokowany poziom, czyli tak naprawdę chodzi tylko o achievementy, żeby odblokowywać achievementy. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcielibyście jeszcze jeden odcinek z tej gierki, to już w następnym odcinku zrobimy sobie pierwszy poziom i trzeci poziom, czyli to wesołe miasteczko, to wygląda bardzo fajnie. Tyle. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek z Moody High, czyli kreta wylatującego prosto z naszych gdzieś tam końcówki tego jelita. Wiecie, o co chodzi na pewno. Wam się spodobało, zostawcie mi wszystko łapeczkę, 20 tysięcy łapeczek i od razu wrzucam wam kolejny odcinek z Moody Heights, czyli z trzeciego poziomu, który obowiązkowo wydaje mi się, że trzeba zrobić. Także łapeczki mistrzowskie w górę i tyle. Żegnam się z wami serdecznie mistrzowskim okciem, ale zanim się pożegnam, wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na Instagram, jeżeli chcecie, to możecie kupić mistrzowską koszuleczkę w sklepie z fajnymi rzeczami. I to z mojej strony tyle, żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim jakże łokciem. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Na razie, mistrze. Dobra, koniec. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał, on się spodobał, zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.